powstanie się kończy. Że Niemcy napierają. Ze skrzyni tej mojej automatycznej, proszę panią, a ja uciekłem przez, poszedłem dalej i przez ten czas przeskoczyłem. A potem się zrobiłem, to było się trzeniły, to było powstania, było może z tym, proszę panią. To nie wiem, może by się między się pani, żeśmy się formowali, być razem, no, być razem. Ale Niemcy byli przy Kazimierowskiej, siostra, czołgani, przyszli i powiedzieli, jak pani ze strzał do Niemców, to wszystkich rozwalą. A potem pani był tak koszy, prawda? Kto miał broń, to rzucał do tej koszy, prawda? I dalej szedł, prawda? Tak się było, chyba i dalej. Chyba jakoś nie będzie go sprzeciw dalej, no. Na zegarze 12:17. 12:17. Także proszę nie jechać nigdzie na żaden urlop. Wszystkie terminy tak naprawdę są niedobre. I na wiosnę, i w jesień już też ten region Polski stał się popularny, a ta inwestycja, jak już zostanie ukończona, naprawdę ułatwi podróżującym pod Tatry życie, ponieważ nie będzie tam kolizyjnego skrzyżowania, tak jak było do tej pory. Proszę nie jechać na żadne wczasy. Korzystać z objazdów. Można na przykład w Rabce Zdroju skręcić na drogę numer 958 w kierunku Czarnego Dunajca. Ta trasa również wystarczy nam tutaj tego lasu w Parku Skaryszewskim. Droga tak. Przez Czarny Dunajec jest dłuższa o 10 kilometrów od Zagopianki. Nie wiem, jaki zabytkowy, ale tak do lasu pojechać. Można też jak nie wiadomo co, to po co? W pociąg. W tym roku po raz pierwszy dojedziemy do zakopanego składu Intercity. Czas przyjazdu z Krakowa, 3 godziny do Rekord Świata, ale w weekend samochody w ten sposób uda się wyprzedzić. Zakopianki, Karoserówka, Radio Kraków. Dodajmy jeszcze, że budowa nowego skrzyżowania w Polonie potrwa do sierpnia przyszłego roku. Równocześnie trwa też budowa drogi ekspresowej z Lubnia do Rabki Zdroju. Trasa będzie w całości gotowa w roku 2021 i ma skrócić czas przejazdu z Krakowa w kierunku Podhala. Nietypowe problemy mają drogowcy w miejscowości Jeziorszczyzna pod Kazimierzem Dolnym. Podczas modernizacji drogi powiatowej na kilkudziesięciometrowym odcinku nie można położyć nowej nawierzchni, bo nie pozwala na to jej jeden z mieszkańców. Jak się okazało, droga przebiega przez jego działkę. Sytuacja bulwersuje niemal całą społeczność Jeziorszczyzny. Mieszkańcy są źli, ja jestem już starsza osoba. Od początku była polna droga, utwardzili i jest normalnie droga przejezdna asfaltowa. To nie powinno tak być, żeby kawałek drogi był niezrobiony. Jak reszta jest taka fajna i tak się fajnie jedzie moim rowerem codziennie. Panowie, tutaj nie kładziecie nawierzchni. No, nie kładziemy, nie kłoniemy. Dlaczego? Mieszkaniec po prostu nie pozwala. I nie można. Tu odcinek 100 metrów? No, około będzie, tu będzie chyba 100 metrów. Maciej Polkowski, mieszkaniec od 11 lat Jeziorszczyzny. Jestem członkiem Rady Sołeckiej. Nie wnikam, czy to jest jakieś prawo własności, czy nie. Jest to droga powiatowa, służąca nie tylko mieszkańcom Jeziorszczyzny, tylko powiedziałbym Lubelszczyzny, ale to mnóstwo ludzi przejeżdża w drodze do Kazimierza. Dla mnie to jest jakaś paranoja, żeby jeden człowiek, który nie chce, nawet gdyby to było jego, że nie chce tego, żeby była poprawiona droga, ale jest coś takiego jak interes wspólnoty, interes społeczny i trzeba pod tym kątem patrzeć. Oby to się udało jakoś załatwić, bo no nie fajnie jest i koniec. Maciej Żurawiecki, zastępca dyrektora powiatowego zarządu dróg w Puławach. Mamy tam troszeczkę problemów, ponieważ okazało się przy przygotowaniu inwestycji, że odcinek drogi nie jest własnością Skarbu Państwa czy powiatu i w związku z tym nie możemy wejść na teren budowy. Podjęliśmy działania, które doprowadziły, że z czterech działek, które tam są, trzy już zostały skomunalizowane i w tej chwili dokumenty są przygotowywane na ostatni dział. To są problemy własnościowe, ponieważ nie są uregulowane sprawy spadkowe, co powoduje, że nie mamy partnera do rozmów. Andrzej Pisula, burmistrz Kazimierza Dolnego. To jeszcze chyba i babcia tego pana widnieje gdzieś w dokumentacji,
a starostwo powiatowe za krótko działa na rynku, żeby zasiedzieć drogę. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo to my możemy wtedy załatwić temat, jeżeli prawo na to pozwala. Ale będziemy rozmawiali z właścicielami i myślę, że to się doprowadzi do szczęśliwego zakończenia. Na prababkę jeszcze stoi to gospodarstwo i w ogóle. I on każde zebranie utrudnia na remizie. Burmistrza atakuje w ogóle ludzi. Nie ma tego pana teraz w domu, bo pukałem. Aha, bo on poszedł gdzieś może na zarobek. Skoro ten ktoś tak postanowił zrobić wszystkim na złość, to czekam, że za chwilę powie, że to jest jego własność i to ogrodzi. Tamten system był taki, jaki był, czyli zabierano ludziom grunt, nie regulując stanów prawnych, a były takie możliwości. I to są niestety konsekwencje tych lat minionych. Próbujemy to rozwiązać w ten sposób, że postaramy się udowodnić, co wydaje się wielce prawdopodobne, że ten grunt był zajęty pod drogę jeszcze przed 99 rokiem i z ustawy, która obowiązuje w dalszym ciągu, wynika, że jeżeli udowodnimy, że czynione tam były prace związane z utrzymaniem tej drogi, remontami, wykonaniem tej drogi, to wtedy z mocy prawa staje się to własnością powiatu. Cała procedura związana z przejęciem brakującego odcinka może potrwać nawet rok, a ze zbulwersowanymi mieszkańcami Jeziorszczyzny spotkał się Łukasz Grewczak z Radia Lublin. Z tygodnia na tydzień w Lesznie przybywa pracowników z Ukrainy. Władze Leszna postanowiły im pomóc, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po przyjeździe do Polski. Samorząd pracuje właśnie nad informatorem dla pracowników z Ukrainy, który ma im pomóc odnaleźć się w Lesznie. Ciężkie były początki, dużo jeszcze do organizacji i do nauczenia, ale na tą chwilę powiem, że jestem bardzo zadowolony. Też na początku było trudno. Lista problemów, z jakimi muszą zderzyć się w Polsce pracownicy z Ukrainy, jest spora. Na początku były różne problemy z językiem, żeby się dogadać. Oprócz języka jeszcze zauważyłem, że brak wiedzy prawnej, na co mogą liczyć pracowniki, czy mają obsługę medyczną. Brakuje nawet takiego resursu, gdzie człowiek mógł nawet przed przyjazdem, wyjazdem do Polski coś tam obejrzeć i chociaż mieć tą podstawową wiedzę, jak się zachowywać, co musi mieć, jakie ma prawa. Problem dostrzegły władze Leszna, stąd pomysł informatora, podkreślają prezydent Łukasz Borowiak i odpowiedzialna za jego powstanie Wanda Nawrocka. Mieszkańcy Ukrainy, którzy już tak naprawdę wkomponowali się w krajobraz naszego miasta, powinni mieć konkretne kompendium wiedzy. Chcielibyśmy stworzyć informator po ukraińsku, którym ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, żeby wiedzieli, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki. Na temat, co dzieje się w Warszawie, pisane szyfrem, pisane symbolem, pisane parabolą, pisane hiperbolą, odmalowane impresjonistycznie. I teraz ja tak, ja jestem jako ta kierowniczka Izyda, żona faraona, która dawno już nie żyje, mnie nie ma, ale możecie państwo to, co ja myślę, to, co ja myślałam, to, co ja mówiłam, to, co ja mówię, odczytać szyfr, trzeba odczytać na welinie, na skórze, na papierusie, na ścianie Egiptu, proszę państwa, na ścianie, na cegle, wszędzie. Z tego czasu, jak piekli chleb, to też krzyże robili dla oznaki, ale to nie oznaczało krzyża kresnika, bo Jezus umarł na pali. Też oprócz chleba były cegły, były szyfrowane krzyżem, ale to nie był ten krzyż, na którym umarł Jezus. Nie o to chodziło, tylko chodziło o kolejną cegłę. I rodzaj i charakter tej cegły. Proszę państwa, nasze radio, to FM Eurokoncita, Barbie Baby Landstrom Extra. Gdy jest do słuchania, to ten symbol, ten szyfr jest w formie fonicznej. Radio to FM Eurokoncita, Barbie Baby Landstrom Extra. Barbie, bo piękne duchowo. Landstrom, bo radio wszędzie. Spina się na drzewach, w powierzchni, na powierzchni, nad powierzchnią, leci do Szwecji i z powrotem po nowe pomysły. Ale tu nadaje w Europie, centrum Europy, której nie lubią Hindusi, którzy mówią, że nie czytamy Biblii, nie chcemy Biblii, bo tu były największe dwie wojny światowe, w łonie chrześcijaństwa i papieża Piusa XII wybuchu. No ale dlaczego dzisiaj ludzie nie czytają Pisma Świętego? Dlaczego sami katolicy nie czytają Pisma Świętego? To ja i Żyda mogę powiedzieć, że oni pogaństwem się zajmują. Ja jako protoplastka Matek Boskich, to masz przykład tutaj pogańskiego kultu.
Ja mam dwie rysy, Zeta, ich matka Boska ma też dwie rysy. 500, tam któregoś roku, 31 roku, z 531 roku Teotokos, i oni to przejęli z Pogaństwa i w VI wieku zaczęli czcić matkę Boską. Tego nie było w V wieku, już nie mówiąc o Jezusie Chrystusie, ani o apostołach, ani o uczniach. Nie czcili Pogaństwa, tylko czcili Jehowę, Jahwę. Cztery spółgłoski hebrajskie, które oczywiście wymawiano z samogłoskami, a samogłoski dodawano pomiędzy spółgłoski stawiano. Jehowa. Słowacki wiedział, że to jest Jehowa, pisze Kordianie. Drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy, jak również i na niemieckiej monecie było nieraz Jehowa. Także proszę Państwa, no, to jest najbliżej Boga Jehowy. Przecież wiadomo, że tylko świadkowie Jehowy opowiadają się otwarcie za Bogiem. Natomiast ci katolicy, którzy w Polsce, a w Warszawie, gdzie ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików już nie ma, ani świadków Jehowy, nie chcą chodzić nawet do tego swojego kościoła, bo oni w ogóle nic nie rozumieją. Ksiądz katolicki nie zachęca tak naprawdę do czytania Pisma Świętego, bo jak zmusić, jak przekonać i do czego? Ludzie muszą handlować majtkami, a po kożuchy lecieć do USA. I tu kobiety też Polki poleciały kraść kożuchy znane w całym świecie, były w internecie. Także proszę Państwa, czy nie lepiej pójść do zakonnicy? Przecież tam nie są śmiecie. Tam są ciuchy z Ameryki właśnie, na Saskiej tym kościele. Można tam liczka chodzić, no to przecież można mieć ciuchy za darmo i to bardzo ładne czasem, takie fajne, nowiutkie zaś przypasuje, no tylko ta liczka, jako makryna mieczysławska, jest gruba i strasznie tłusta. Ale życzyła sobie, że tutaj wszyscy, żeby z Warszawy wszyscy kłaniali się jej, jak ona będzie przyjeżdżała przez Warszawę, potem przez inne wiochy i pola, jako że Warszawa jest jedną wielką wiochą na płocie. Zapraszamy serdecznie do radia. To jest ten Eurokoncita Barbie Babylandska Męska. Kanału YouTube Wisiolandia, Wisiolandia Plus, elmercedes.youtube.com, elmercedes Google Plus, elmercedes Daily Mouse. W Naddniestrzu w tym roku przyznał środki dla jednego nauczyciela języka polskiego, który rzeczywiście od września 2017 roku będzie uczył języka polskiego w Raszkowie, polskim Raszkowie, no bo kiedyś to Raszków należał do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po powrocie tę wiedzę będziemy przekazywać innym Polakom, bardzo nas to cieszy. Przez wiele lat pomoc dla Polonii w Naddniestrzu organizowana była prywatnie. Duży był w tym udział mieszkańców Podkarpacia, a relację przygotował Marek Cynkar. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad milion psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie.
Polska wierzy właśnie w Marię. W Polsce jest bardzo rozpowszechniony kult kobiety. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Pan mówi: ukochaj całą duszą tych, których ja umiłowałem, zwłaszcza grzeszników, a otworzę przed Tobą tajniki mego serca. Yeah.
i zasługi wiecznej. Ty cierpisz, ale ja, Bóg, jestem przy tobie. Nigdy nie jesteś sam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między dziewiętami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między dziewiętami, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nas, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkich, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i poleconych im Tobie. Udawaj za modlitwę. Zawadowa modliła się Helena. Tu zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Cierpię ukoronowanie Pana Jezusa. Strzeż się upodobania w sobie. Ono stawia nawet moich przyjaciół wszędzie oprawców. W bolesnej tajemnicy cierniem ukoronowania. Bądź więc wiernym przyjacielem moim.
Syna Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niż Wy. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. Oni tak robią, że tu się Boże poczynkują, a tu diabła mają ze skórą. To wszystko to są absolwenci z Kościoła Katolickiego, to co tu na tej budowie jest. Czas? Na Wielecki mówił, że proszę Państwa, to są najgorszy element, najgorszy element. Pan, twierdza i ucieczka moja. On, mój wybawiciel. Najgorszy, najgorszy. Także Ojcze nasz, który jesteś w niebie, trzeba by się zastanowić poważnie nad tym imieniem naprawdę, bo takie mówienie to jest, wiecie Państwo, powtarzanie czegoś, jak to się mówi, kłamstwo powtarzane bez końca jest prawdą. No to Ojcze, Ojcze, no ale jaki ten Ojciec? Jakie jest Jego imię, czy wiesz? Żeby to nie pozostało na ogólnikach, bo Jahwe ogólników nie lubi. Jahwe był jeden, Bóg był jeden. On się nie zmienia. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ten Bóg jest jeden, jeden prawdziwy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Jachwe jedyny. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jest wciąż tym sam. Błogosławionaś Ty między niewiastami
stan i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za przyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Intencji Ojca Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, modliła się Zofia z Krzyżów koło Tarnowa. Bóg zapłać z Panem Bogiem przez wstawiennictwo świętego Józefa. Módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Drżewicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Pan
wszystkim Państwu. Szczęść Boże, kłania się Małgorzata. A na zegarach jest już prawie godzina 13. Wiadomości, zobacz. Widzisz, Renault, takie wiesz, poseł PiS-u zwrócił coś, co w życiu pomaga, to nie tylko tym się zajmują.